Małgorzata Foremniak jeszcze do niedawna tworzyła zgodny związek z producentem filmowym Pawłem Jodłowskim. Najnowsze wiadomości niosą jednak czarne chmury nad relacją gwiazdorskiej pary. Aktorka miała wszystko zakończyć po 2 latach. Małgorzata Foremniak rozstała się z partnerem? Aktorka ceni swoją prywatność i rzadko kiedy wypowiada się na tematy niezwiązane z pracą. Rozpoznawalność wiąże się jednak z ciekawością internautów i mediów. Super Express dotarł do najnowszych informacji na temat życia miłosnego byłej gwiazdy na dobre i na złe. Według doniesień Małgorzata Foremniak rozstała się z producentem filmowym po 2 latach związku. Przyczyną takiej decyzji miały być długie rozłąki, o których opowiedziała tabloidowi znajoma pary. Odległość miała wpływ na tę decyzję. Paweł mieszka w Londynie, Małgosia nie była w stanie zrezygnować z Polski, widywali się więc rzadko i uznali, że lepiej będzie, gdy zostaną przyjaciółmi. Para znała się od wielu lat. Małgorzata Foremniak poznała Pawła Jodłowskiego podczas współpracy na planie musicalu Chopin musi umrzeć ponad dekadę temu. Oboje utrzymywali ze sobą przyjacielskie relacje, jednak dopiero po pewnym czasie rozpoczęli związek. Gwiazdorski duet nie chwalił się nim podczas eventów czy w mediach społecznościowych. Z powodu zawodowych obowiązków ich kontakt mógł być sporadyczny, jednak starali się wspólnie przeżywać ważne okoliczności, jak na przykład koronacja Karola III. Małgorzata Foremniak korzysta z uroków natury. Aktorka od pewnego czasu stroni od wielkiego miasta, a przed internautami pokazuje się w nieco bardziej codziennym wizerunku. Wakacje spędza na aktywnościach na świeżym powietrzu, a także zajadaniu się naturalnymi przysmakami. Wygląda na to, że Małgorzata Foremniak szybko nie wróci do stolicy. Wiejskie życie zupełnie ją pochłonęło i pozwoliło odnaleźć spokój.